Można powiedzieć, nie tylko z tej gminy, nie tylko z Kielc i okolic, ale nawet tak, ci, którzy w województwie świętokrzyskim decydują się mieszkają chociażby w pobliskich agroturystykach. To jest wyjątkowe święcenie, dlatego że właśnie tak przed laty, przed wywołaniem już na tej gminie, ksiądz był w Rybku, przywożony po to, nie, Mądek, nie martw się. Razy się jedną z dymu. Lany poniedziałek. Tak. Ale tam będzie smakować. No właśnie. Ale będzie smaczne. Profesora też trzeba polać odpowiednio. A jest tutaj, ja myślę wszystko przyszedłem. Ale super. Miało padać, nie pada. Wymodzona pogoda. Dobrze. Dzisiaj tu szczątka, dobrze? Teraz to już czas za późno. Zaraz ten tamociany się przyszedł zadowolony na gniazdo. Ta idea zmartwychwstania wówczas była bardzo mocna. Polska była pod zaborami. To byliśmy w zaborze rosyjskim. I była też idea zmartwychwstania całego narodu bardzo mocna. Na wzór Jezusa zmartwychwstałego myślano, że powstanie Polska z niewoli i o to się modlono. Znamy choćby nawet z literatury Żeromskiego, jak młody Baryka tęsknił za szklanymi domami, czyli za piękną ziemią i domem rodzinnym. Was za rok i życzę wam miłości, pokoju w domu, tego, abyście czuli się potrzebni i czuli wokół siebie ludzi, którzy są blisko was i tego, abyśmy ten czas, czas Wielkiej Nocy wykorzystali na to, aby zobaczyć drugiego człowieka, bo w tym pędzie życia każdemu z nas, mnie pewnie też, zdarza się to, że drugi człowiek schodzi na dalszy plan. Niech te święta będą dla was rodzinne i błogosławione. Wszystkiego dobrego.